zresztą dzisiejszy zjazd, dzisiejsze spotkanie. O sukcesie kas wzajemnej pomocy świadczą miliony, które ma na swoim koncie, a także setki członków. Początki nie były łatwe. Ze mną prezes Zygmunt Berdychowski. Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, czy 20 lat temu, kiedy pan rzucił pomysł utworzenia takich kas wzajemnej pomocy, wiedział pan, że to będzie sukces? Kiedy z kasy zapomogowo-pożyczkowej w Solidarności Rolników Indywidualnych pożyczaliśmy sobie 5000 zł na kilkanaście osób. Wydawało się, że to są na tamte czasy niebywale wielkie pieniądze. Myślę, że nikt wtedy nie przypuszczał, że możemy stworzyć taką organizację, że możemy oczekiwać tego, że po 20 latach spotkamy się na takim zjeździe jak dzisiaj, w którym bierze udział kilkaset osób, a pieniądze, o których rozmawiamy, to nie są setki złotych, setki tysięcy, tylko to są miliony, które cały czas pracują. Zwłaszcza w małych miejscowościach jest to naprawdę dobrobyt dla ludzi, bo niejednokrotnie to przecież ludzie nie mają na jakieś wydatki domowe czy coś, a tutaj jest bezprocentowa, także kasa jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebna. Nasze kasy KWP najlepsze są. Przy nas nawet wysiada Łąga.com, bo w Łąga.com pożyczamy 700, oddajemy 710, a u nas biorę 700, no i daję 700. Poproszono mnie również o rozważenie uczestnictwa w kasie. Wiem, na czym to polega, wiem, na czym jest skonstruowany statut i jacy ludzie uczestniczą w tych kasach. Jeśli mogę wpłacać składkę roczną, która nie obciąża za bardzo mojej rodziny, a ta składka w części pomaga tym, którym naprawdę to potrzeba, no to cóż mogę lepszego dla ludzi zrobić? Co trzeba zrobić, żeby przystąpić do Stowarzyszenia Kas Wzajemnej Pomocy? Podpisać deklarację, mieć w sobie determinację i zapał do tego, żeby wspólnie działać. Zarząd Główny Stowarzyszenia w oparciu o fundusz gwarancyjny udziela takiej nieoprocentowanej pożyczki, która zawsze wtedy, kiedy się zaczyna działalność, jest czymś absolutnie niezbędnym. Do tego, co zbiorą sami członkowie KAS, dokładamy z funduszu gwarancyjnego drugie tyle, a więc ci, którzy zaczynają działalność w stowarzyszeniu, mają do dyspozycji drugie tyle więcej, niż sami zbiorą. I to sobie pożyczają.